pan? Z prawej czy z lewej? Z prawej, z prawej. Kto jest z lewej? Kto jest z prawej czy z lewej? Nie widzę, w końcu to nie wiem, co mi ma być. No to. Nie chce pan, zamknie oczy. Oczyma wyobraźni tak pomyśli. I tak sobie popróbuje, czy prawą klamkę, czy lewą klamkę. Ale to zależy. Czy ja będę z której strony drzwi stał? Czy ja będę twarzą do drzwi i będę wychodził? Czy będę plecami do drzwi i będę wchodził? Panie, bo znaczy, nie, że ja będę na zewnątrz i będę wchodził. Panie, co się pan decyduje? Pan będzie w czasie przez te drzwi wchodził czy wychodził? No myślę, że tak pół na pół. Pół na pół by pan. No tyle co wejdę, to i wyjdę chyba. Czyli pan by chciał takie drzwi z takim systemem w tej wędce? O, dokładnie. Z takim systemem właśnie po prostu. W tej wędce. No, ale są takie? Ale są takie? Wie pan co? Ciekawostki. No. Innych nie ma. No ale to, to teraz tak sobie wyobraźmy. Jak panu te drzwi przywiozą, zamontują, to pan przez te drzwi wejdzie czy wyjdzie? No wejdzie czy wyjdzie? No częściej, to znaczy to zbiera. Tyle samo, wychodzi. Ale jak panu przywiozą te drzwi? To pan przez te drzwi wejdzie czy wyjdzie? Wyjdę. Ładna pogoda, nie będę się kisił w pokoju. A to duży ten pokój? 18 metrów. A, 18 to sporaby pokój ten, sporaby. A to ma jakieś znaczenie, w sensie, że co, że większy pokój, większe drzwi? Nie, to w zasadzie żadnego. To po co? To też... A, bo tak się chciałem zorientować, ile tam prosiaków można rozebrać w tym pokoju. 18 metrów, to się można poprawić. No to dobra, panie, myślę, że w końcu może się pan zdecyduje, czy te prawe, czy lewe, to. No to nie będą prawe. Prawe. Czy prawe? To za prawe. To jest prawa ręka, panie. Nogi są podobne. Podobne. No ja to zawsze miałem problem, jak to rozróżnić. Jedna jest taka podobna do drugiej, druga do pierwszej. Tak, prawa, lewa ma problem. To jest ekspert prawa, lewa, to może... Prawa, lewa ma problem rozróżnić, nie? A co mam powiedzieć? Świniak ma jeszcze przednią i tylną. Jak świniak kupuje, to dopiero musi być cynk. No dobra, no ale tak pan jest taki ekspert, to może mi pan dać ten patent, jak to rozróżnić prawą, lewą. Patent jest prosty. No. Prawa, niestety. Aha. Prawa ręka to jest ta, jak się śpi na brzuchu, to od ściany. Ale ja śpię w nogach. To nie problem jest. Prawa ręka zwisa swobodnie nad prawą nogą stojącą. A prawa noga to jest ta, gdzie jest duży palec z lewej strony. Nie widzę. To inaczej. Prawa ręka to jest ta, którą się pisze. Chyba, że jest pan majkutem, ale pan nie jest. Nie, ja nie jestem majkutem. No to pisze pan którą ręką? Tą. Tak, to tą. No bo ja generalnie, wie pan, no wszystko robię tą, ale tą piszę. Chyba, że nawet ja, wie pan, ja potrafię nawet prawą ręką czytać. Jak to pan czyta ręką? No bo ja panu to wytłumaczę, wie to pan, ja jestem tłumaczem. Jak tłumaczę z niemieckiego na polski, to prawą ręką czytam, lewą ręką piszę. Po niemiecku czytam, po polsku piszę, lewą. Prawą czytam, lewą piszę. Chyba, że na to tłumaczę. Panie, to zaraz albo pan się trafi, albo mnie trafi, albo ja pana trafię. Jak w końcu pan chce czyli prawe? Prawe. Czy lewe? Lewe. Prawe czy lewe? Obrotowe. Prawo skręty czy lewo skręty? Tak, już nie wiem.